Cześć, tu Michał. Zrobił się maj. Nie wykorzystałem majówki, bo miałem parę zajęć do zrobienia. Ale mam 2 dni urlopu. Jeden wykorzystałem na robotę, ale drugi nie odpuszczę. Co tu robić? Jeden dzień mam. Wykombinowałem sobie, że pojadę sobie samochodem za Sieradz. I tu jest taki trójkąt między Grabią a Widawką, która potem wpływa do Warty, więc zostawiłem samochód przy Widawce i teraz grzeję z buta nad Grabie, koło młyna. Pomysł jest taki, żeby od tego młyna spłynąć Grabią do ujścia do Widawki, no i dalej Widawką do miejsca, gdzie zostawiłem samochód. Pogoda jest super, nie ma co, trzeba korzystać z okazji. Jestem w zespole przyrodniczo-krajobrazowym Doliny Grabi. Został mi jeszcze jakiś może chyba kilometr do młyna. Ładnie. No i wreszcie jestem w lesie. Lubię las. No i jesteśmy przy zabytkowym młynie na Grabi. Wody tutaj trochę jest, ale dlatego, że tam się robi uskok. Dlatego się zrobiła dziura. A jak wygląda z drugiej strony? No fajnie. Trzeba się tylko dobrać gdzieś do jakiegoś w miarę spoko zejścia. To chyba będzie najlepiej. No dobra, zobaczymy. Ok, tak jak wam pokazywałem, jestem przy młynie, tu zaczynam spływ, płynę Grabią do Widawki. Na mapie to wychodzi jakieś 6 km, ale jak to jest takie pokręcone, to wyjdzie pewno więcej. No i potem Widawką wracam w okolice, gdzie zostawiłem samochód. Drugie 6 km, czyli więcej. Ta rzeczka fajna, bo jest dosyć nawet taka szybka, nurt jest taki znośny. Ale to pewno wynika z tego, że tutaj mamy młyn. Ciekawe, co będzie dalej. No i czy będą zwałki. No ale o tym przekonamy się za chwilę. Teraz trzeba coś zjeść. Komu w drogę, temu wiosło. Urokliwa ta rzeczka, bardzo ładnie tutaj, jest spokój, zresztą posłuchajcie. No, pięknie. To jest właśnie to, dlaczego uwielbiam te rzeczki. Ten spokój, to, że nie ma ludzi, to, że jest się samemu w lesie, z przyrodą. Tu się faktycznie odpoczywa i takie coś, taka wyprawa oferuje coś, czego we współczesnym świecie brakuje. Trochę obcowania samemu ze sobą, czas na przemyślenia, na poukładanie pewnych rzeczy, na odstresowanie się i tak dalej, i tak dalej. Jest to ludziom zajebiście potrzebne, jakoś o tym zapomnieli. Naprawdę. Chwila czegoś takiego daje dużo więcej niż lata takiego hałasu, jaki mamy na co dzień. Telefony, maile, telewizja. Gonimy. Tylko za czym? Ja myślałem, tu jest jakaś zwałka. Mija się.
ujście widawki, znaczy ujście grabi do widawki. Dobra, teraz szukam miejsca na siku. Zatrzymałem się w ujściu grabi do widawki. To są jakieś kajaki, także to jest fajna sprawa, fajnie to zorganizowane. Tylko jeszcze jest za wcześnie widać. Dobra, chwilę muszę się poogarniać, przelać picie i płynę, bo się późno robi. Mają domki, mam dalej kajaki, no fajnie. Ta jest szersza widawka na szczęście, nie będzie żadnych już przeszkód i chyba płynie trochę szybciej, więc jest szansa, że się mniej zmęczę, bo pimpak to nie jest demon prędkości. No i widawką płynę, nie wiem, jakieś 6 km pewno w okolice samochodu, no i tam sobie zejdę z rzeczki, bo ta jest też mała, chociaż porównywalna chyba z prostą, jeżeli chodzi o szerokość. O, i to by było na tyle, ale grabie polecam, naprawdę, i nie wiem jak tam jest wcześniej, pewno ładnie, tylko może być mniej wody. Ale tutaj końcówka przy ujściu, super, naprawdę, no fajnie. Zresztą każdy spływ polecam, bo to jest fajny relaks i dużo spokoju. Ale nic, trzeba wracać do rzeczywistości. Trzymajcie się, cześć. 6 km na mapie, jak to jest powywijane, to na pewno będzie więcej, no i chuj.